swój zbór, a pragnieniem tych głoszących jest tylko to, żeby jego społeczność się powiększyła, żeby w jego zborze było więcej ludzi, w jego kościele, żeby było więcej ludzi. Bardzo często tak do tego dochodziłem, a przecież chodzi o to, żeby było więcej ludzi w Królestwie Jezusa Chrystusa. Amen. A przecież chodzi o to, przede wszystkim, żeby było jak najmniej tych ludzi, którzy urągają Bogu. Amen. A jak najwięcej tych, którzy Boga chwalą. Którzy Bogu dziękują. I takie powinno być nastawienie chrześcijanina. Taka powinna być przede wszystkim w moim odczuciu jego główna motywacja do tego, żeby głosić Boga. Żeby się powiększał Kościół Jezusa Chrystusa na obliczu ziemi. Ten Kościół żywy, prawdziwy, niedenominacyjny. Tylko ten, którym jest, w których są ludzie, którzy mają potwierdzenie w sercu swoim, że są dziećmi Bożymi. Tak? Że ci, których Duch wraz z Duchem Bożym potwierdza, że dziećmi Bożymi są. To jest ważne. Bo czasami możemy mieć bardzo takie, powiedzmy, cielesne odczucia. I też mieć przekonanie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale to takie nasze bardziej jest chcenie niż, albo pobożne życzenie niż prawda. Ale jeśli Duch Boży wraz z Duchem naszym to potwierdza, to rzeczywiście tymi dziećmi jesteśmy. I chcę tylko na koniec powiedzieć, że nie ma piękniejszej rzeczy w życiu, jak to mieć przekonanie w swoim sercu, że jesteś dzieckiem Bożym. Amen. Alleluja. Że bez względu na to, co przychodzi nam przeżywać, co przychodzi nam doświadczać, jest ktoś, kto nas chroni, kto zakłada obóz wokół nas, żeby nas chronić. Jeśli do tej pory jeszcze doświadczeń nie przechodziłeś, to wiedz, że będziesz. Będziesz je przechodził i będziesz potrzebował Bożej ochrony. Bo żaden człowiek nie będzie w stanie ci pomóc. Żaden człowiek nie będzie ci w stanie pomóc, bo możesz uciec przed wrogiem. Prawda? Możesz uciec przed nędzą, przed brakiem pieniędzy. Możesz nawet się wyleczyć ze śmiertelnej choroby. Ale jeżeli masz problemy z samym sobą, duchowe problemy, to przed sobą nie uciekniesz. Naprawdę, kochani, przed sobą nie uciekniesz. Jedynie Chrystus z tej niewoli ciała i z tych twoich dylematów duchowych może cię wyzwolić. A jeśli nie pozwolisz Bogu na to, no to jest bardzo smutne, prawda? Ja ani nikt mi podobny nie będzie ciebie do tego w żaden sposób zmuszał, ani nie jest w stanie ciebie do tego skłonić, żebyś ty oddał życie Panu. Musisz dokonać sam wyboru. Amen. Bo przed sobą nie uciekniesz. Przed sobą nie uciekniesz. Przed wszystkim możesz uciec, ale przed samym sobą nie uciekniesz. I kiedyś przyjdzie dzień, że możesz pożałować tego, że nie oddałeś Bogu życia wtedy na Stalmacha. A była taka dobra okazja. Byli tacy kaznodzieje. Takie mocne słowo głosili. Nie mówię o sobie, tylko o tych, co mówili przede mną. A ja z tego nie skorzystałem. Dlatego naprawdę, póki jeszcze stąd nie wyszliśmy, mamy 25 minut czasu. Możesz swoje życie oddać Panu i być w nim szczęśliwy. Amen. Amen.